Jadą, panie, oni jadą. Prosimy bardzo. Chyba poszło. To jesteśmy. Dwóch reprezentantów Polski, Maciej Janowski i Bartosz Marzlik. Tak, Tomek, to było, poszło na antenie. Przykro mi, no, krzyknęliśmy i tyle już, tak, odcinamy. Dobrze, że Maciej... to, dobrze, że to. Nie zauważyliśmy, proszę Państwa, że jesteśmy już na antenie. Czterech najlepszych, czterech najdzikszych, czterech najbardziej zdeterminowanych w walce o wszystko. Poszli Maciek fenomenalnie. Co zrobi Bartosz Marzlik po szerokiej, wyrzucony przez Nilsa Christian Iversen, ale pcha się tam pięknie. Jednak Iversen, jednak Żagar są przed nim. Teraz krawężnik dla Marzlika. Wszystko za plecami Mecika z Marzula! Jedziemy, jedziemy, co to będzie za wieczór? Żagar jest trzeci, Iversen jest czwarty. Ja nie wierzę w to, co tu się dzieje i jaki scenariusz ci dwaj panowie nam tutaj wyrysowali. Maciej Janowski na prowadzeniu, Bartek Zmarznik na drugim miejscu, dającym mu współlidera klasyfikacji generalnej Grand Prix, a za nimi niech się tłuką Matej Żagaryniec, Christian Iversen. Na ostatnie okrążenie wjeżdża na pewnym prowadzeniu Maciej Janowski. Drugi jest Bartosz Marzlik, a więc będziemy zostawać z Mirkiem w ubraniach. Wszystko na to wskazuje. Maciej Janowski, zwycięzcą Stetem! Marzlik drugi. Pięknie, pięknie, pięknie. Fenomen!